Mennice w Polsce bankrutują, a klienci nie dostają swoich pieniędzy. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Może się wydarzyć, że kilka firm będzie miało problemy finansowe. Mówiłem już o tym wcześniej i nie nagrywam to, żeby sobie robić jaja, żeby was straszyć, czy nie wiem, co sobie tam pomyślicie. Po prostu chciałbym was ostrzec, żebyście nie utopili swojej kasy. I dzisiaj, na przykładzie też jednej firmy, która ma cholerne problemy w tym momencie, to powiemy sobie o red flagach, o takich sygnałach, które wysyłają firmy do rynku. Uważajcie na nas, bo może coś dziać się nie tak. Jest trudny czas dla dealerów, bo rynek złota się bardzo mocno zmienił, zrobiła się bardzo duża konkurencja, marże pospadały. No, dla klienta super czas, dla dużych sprzedawców często bardzo duże obciążenie kosztowe, bardzo dużo firm teraz ogłaszało, że chce się sprzedać. Mówiłem o tym w poprzednich materiałach i ostrzegałem, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Najpierw, zanim przejdziemy do tej konkretnej firmy, powiem o dwóch takich czerwonych flagach, które wysyłają do klientów firmy, że uważajcie na nas, może zróbcie coś inaczej. Pierwsza czerwona flaga to jest taka, że firmy wymyślają sobie produkty regularnego oszczędzania w złocie. Co to znaczy? To znaczy, nie mamy towaru, nie mamy czym handlować, to zlewarujmy się pieniędzmi klientów, wypuśćmy taki produkt. To w historii wiele razy się działo i zawsze kończyło się tak samo. Wpłacacie kasę i wpłacacie, i wpłacacie, i wpłacacie, i kiedyś może dostaniecie uncję. Tak się nie kupuje złota. Złota nie kupuje się regularnie oszczędzając u kogoś. Jeżeli was nie stać na uncję, to pozbierajcie sobie na koncie oszczędnościowym i kupcie sobie uncję w przyszłości. Po prostu za gotówkę od ręki, żeby mieć pewność, że będziecie umieć, a nie czekacie, czy firma się nie wywali. Druga czerwona flaga też jest związana z tym, że okres oczekiwania jest długi, ale dotyczy to rynku skupowego. To znaczy, że no, mamy teraz rynek skupowy, cena złota ostatnio bardzo mocno podskoczyła, no wręcz przebiła ATH i to bardzo mocno, więc nie dziwię się, że wielu klientów chce się skeszować. I tak się dzieje, ale ci, co nie mają kasy, w odpowiedzi na to, na przykład rynek skupowy zamiast płacić gotówką, czy jakimś ekspresowym przelewem, czy w ogóle normalnym przelewem, to biorą towar i na przykład w umowie jest, że zapłacą środki po 14 dniach roboczych. No to jest w ogóle absurd, bo przyjmują od was towar i może kiedyś za niego zapłacimy. No, jak w terminach realizacji jestem w stanie uwierzyć, że żeby ściągnąć jakiś, powiedzmy, egzotyczny produkt, no to muszę czekać, aż mi to przyjedzie, przypłynie gdzieś jakimś transportem. Jeżeli to jest jakaś, nie wiem, 1/10 uncji i czegoś, czego nie mam i czego zwykle nie zamawiam, a klient to koniecznie chce, no to okej, może mi to przypłynąć za 2-3 tygodnie. Ale to nie jest tak, że jeżeli kupujemy złoto, no to nie mamy co z tym zrobić, powinniśmy zapłacić temu klientowi. I to jest druga czerwona flaga, że firma nie ma płynności, nie jest w stanie obsłużyć swoich zamówień. Teraz przejdziemy do perełki, do bohatera naszego odcinka, czyli o firmę, której nazwy nie chciałbym promować, bo jak powiem, to ktoś jeszcze przez przypadek zamówi tam. A tego bym nie chciał, bo to może rodzić za sobą wiele konsekwencji. Skupię się teraz na tych czerwonych flagach. Pierwsza, bardzo mocna czerwona flaga to sprzedaż produktów poniżej cen skupów konkurencji. Czyli jeżeli my skupujemy, powiedzmy, spot minus 1 czy minus 2, a ona sprzedaje minus 5, no to dlaczego ta firma nie sprzedaje po rynku innym dealerom? No przecież są hurtownice, są, można się dogadać z kimś, każdy na pewno by kupił. Dlaczego ta firma sprzedaje od dłuższego czasu poniżej rynku? No dlatego, że ma długi okres oczekiwania. A dlaczego ma długi okres oczekiwania? Żeby opóźnić to, żebyśmy się zorientowali, że wpłaciliśmy kasę tam, gdzie nie trzeba. Bo okres oczekiwania jest ponad 60 dni roboczych, czyli wszystkie święta, weekendy nam wypadają z tego czasu oczekiwania. Czyli to jest około 3 miesięcy, a kupujemy poniżej tak naprawdę tego, co daje rynek. To jest bardzo poważna czerwona flaga, bo nikt nie sprzedaje poniżej. No, jeżeli ktoś może mieć 3% więcej, a na złocie marże teraz są około 1%, jeżeli ktoś może mieć 3% więcej i sprzedać to od tak, od ręki, gdziekolwiek indziej na rynku, no to jaki jest sens sprzedaży w ogóle tych produktów klientom indywidualnym? Jeżeli wydłużymy okres, no to samo przez się mówi, że ta firma chce po prostu zrobić nas w wała. Druga rzecz, która jest bardzo fajna, ale prawdopodobnie wy tego nie sprawdzacie, to jest brak tej firmy w rejestrze kantorowym. Firma, która sprzedaje, która ogłasza się, ma NIP, można ten NIP wkleić na stronie Narodowego Banku Polskiego, można sprawdzić, czy jest uprawniona do tego typu handlu. Jeżeli nie,
no to to jest czerwona flaga. Jeżeli nie ma koncesji, a handluje, no to jest to podejrzane. Oczywiście o tym rejestrze kantorowym też mówiłem. Jest w książce cały tutorial, jak się do niego tam dostać, jak to wpisać, jak to sprawdzać, jak sprawdzać w ogóle firmy. Ale trzecia czerwona flaga, która nam się podsuwa, to jest podszywanie się pod inne marki. Bo jakbyście zobaczyli taki napis, że to są jakieś grupy mennic polskich, no to z kim by wam się to skojarzyło? No z mennicą polską, a z mennicą polską akurat to nie ma nic wspólnego. Podszywanie się pod inną markę, która jest duża, notowana na giełdzie, no to już jest słabe. I to też powinno zwrócić wam waszą uwagę, że dzieje się coś niedobrego z tą firmą. Poszedłem troszeczkę o krok dalej i ściągnąłem sobie KRS. To jakby też nie jest jakaś technologia rakietowa. Każdy może wpisać NIP i ściągnąć sobie aktualny KRS. I co nam powiedział KRS? Po pierwsze, ta firma w PKD miała straszny miszmasz. Oczywiście to nie jest źle, że ona mówi, że handluje drewnem, robi reklamy, usługi prawne i jeszcze, nie wiem, wędki dla rybaków, bo jakby tu jest wszystko, od promów kosmicznych po agentów turystycznych. Ale nie ma jakby w rzeczach tych wiodących o tym, że handluje złotem. To może być niepokojące, ale to nie jest jakąś tam czerwoną flagą, która dyskwalifikuje taką firmę. Ale co w KRS-ie jest jakby kluczowe, do czego można było się dokopać? Kluczową rzeczą, która mi się bardzo nie spodobała, to jest taka, że ta firma nie złożyła sprawozdania finansowego za ostatnie lata, bo ostatnie sprawozdanie jest widoczne w KRS-ie za rok 19, a przypomnę, mamy rok 24, więc parę lat im się zapomniało. Więc jeżeli firma przestaje komunikować, co się u nich dzieje, to możliwe, że chce coś ukryć. Nie zawsze tak jest, może ktoś zapomnieć, złożyć. Oczywiście są za to przewidziane sankcje i powinni dostać kary, no ale wiadomo, jak w Polsce działa prawo. I wracając też do mojej książki, tam opisywałem, że jest sporo takich sytuacji, w których firma nie wypłaciła klientom tego, co im obiecała. Nie zrealizowała zamówień i sprawy niektóre ciągną się przez 10 lat i nie wychodzą jeszcze z pierwszej instancji. Tak naprawdę nasz wymiar sprawiedliwości jest dosyć słaby, bardzo mocno obciążony i działa dosyć specyficznie, więc jakby ciężko będzie odzyskać swoje pieniądze. Chciałem też zapytać się drugiej strony o opinię. Dlaczego sprzedają tak tanio? Dlaczego tak wygląda, jak wygląda? Bo na grupach facebookowych, w ogóle z różnych stron docierają do mnie różne wpisy, różni klienci dzwonią i jakby pytają, jakby ludzie się pytają, czy wiem coś o tej firmie, czy to nie jest jakiś skam. Chciałem do nich zadzwonić i od grudnia tak naprawdę moi pracownicy wykonywali telefony do nich, próbowali się dodzwonić na infolinię, ale niestety jest tam głucho. I żeby was nie zostawiać w tak pesymistycznym nastroju, to przypominam się, kiedyś przyszedł do mnie facet na konferencji po wykładzie i zapytał, czy my jako mennice inwestorów jesteśmy najtańsi na rynku. Ja powiedziałem, oczywiście, że nie, ale wyróżnia nas to, że możecie przyjść i kupić od ręki. I takich transakcji wam życzę, że przychodzicie z gotówką i wymieniacie swoją gotówkę na złoto, a jeżeli chcecie dostać ją z powrotem, to po prostu dostajecie gotówkę w momencie przekazania towaru. I takich transakcji wam życzę, mniej problemów, mniej rzeczy, bo wiadomo, jak działa nasze sądownictwo, nasza policja. No, będziecie dochodzić swoich roszczeń bardzo długo, takie sprawy się ciągną latami. Znam jedną taką sytuację, która ciągnie się ponad 10 lat i nie wyszła z pierwszej instancji, oczywiście jest opisana w książce i wiele, wiele innych takich sytuacji, takich red flag. Uważajcie na siebie, kupujcie złoto bezpiecznie. No i na koniec zapraszam też do mennicy inwestorów. Do zobaczenia, cześć.